Witam ciepło i serdecznie wszystkich kolejny raz w tym semestrze. Inne miejsce, tak muszę trochę wytłumaczyć, że inne miejsce, bo rozpoczęliśmy remont tam w Świętochłowicach i jak się ten remont ruszył, no się okazało, że cykl, który jest potrzebny, no, jest trochę dłuższy niż można się było spodziewać na starcie. Dlatego korzystamy z gościnności braci ze zboru w Chorzowie. Użyczyli nam swojej pięknej sali. Bardzo dziękujemy za to miejsce i myślę, że będzie to dla nas wszystkich dobry czas i to nowe miejsce. Jedyny taki może nie trudno mówić mankament, ale coś, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni, że w Berei mamy stół. Na stole co można położyć, Biblię, zeszyty, cokolwiek i wygodniej się notuje. Ale to jest nasz nawyk, ale jestem przekonany, że każdy z nas sobie poradzi i na kolanie, jak będzie trzeba coś ponotować, to damy radę. Także myślę, że będzie to dobry czas w rannej sesji List do Rzymian, część druga, w popołudniowej sesji kontynuacja przybytku. Brat Rudolf dojedzie, jest pewnie w drodze i będziemy mieli znowu taką, nie waham się tego nazwać, duchową ucztę. Duchową ucztę, bo jeśli myślimy o Słowie Bożym jako źródle pokarmu, takiego prawdziwego, rzeczywistego, no to jak jest w takiej dawce Słowo Boże podawane, no to jest to uczta, nie, to nie jest tylko jakieś małe danie, ale taka naprawdę obfita uczta i myślę, że możemy być za to, jesteśmy za to wdzięczni Bogu. Dziękujemy, nasz Panie, za ten dzisiejszy czas, za to, że będziemy mogli uczyć się z Twojego Słowa, uczyć się z Listu do Rzymian, uczyć się też ze Starego Testamentu, z tych różnych obrazów w przybytku, które wskazują na Ciebie, nasz Panie Jezu. Dziękujemy, że dajesz nam duchowy wzrok, dajesz nam możliwość patrzenia na te rzeczy, widzenia ich we właściwym świetle, ale nadal prosimy, byś rozjaśniał Twoje Słowo w naszych sercach, byś nas prowadził, by to światło Twoje było dla nas coraz wyraźniejsze, coraz jaśniejsze, by nasza droga jako sprawiedliwych świeciła coraz pełniejszym blaskiem. Powierzamy ten czas Tobie, Boże, Marka, brata Rudolfa. Daj im, Boże, Twoje wsparcie, Twoją potrzebną pomoc podczas zwiastowania Twojego Słowa, podczas wnikania w głębokie rzeczy tego Słowa. Chcemy być wszyscy nastawieni na słuchanie, na odbiór i prosimy, byś Ty był obecny z nami w tym. Przyjmij nasz hołd, cześć i uwielbienie w drogim imieniu naszego Pana Jezusa. Amen. To teraz oficjalnie Was wszystkich serdecznie bardzo witam. Spróbujemy się wybrać w podróż kolejną do Listu do Rzymian. Przypomnę, żebyście się po prostu nie wahali zadawać pytania, jeżeli Was coś będzie jakoś pobudzi z tego, co będzie tutaj opowiadane przeze mnie. Zwracajcie się do mnie po imieniu, mam na imię Marek, będzie to prostsze, łatwiej nam to wszystko jakoś pójdzie sprawniej. Doszły mnie słuchy, że po ostatnim naszym spotkaniu wreszcie się ruszył jakiś dialog na temat tego, co się działo w czasie wykładu, bo jak ja Was pytałem, czy macie jakieś pytania, to była taka porażająca cisza, że byłem przerażony, co się dzieje. No i w związku z tym dzisiaj chciałbym Was zachęcić, żebyście się nie wahali jednak zadać pytanie, jeżeli będziecie czuli, że opowiadam rzeczy dla Was no, z jakiegoś tam powodu albo niejasne, albo no właśnie nieczytelnie w jakiś sposób się może wyrażę. Nie wahajcie się. Dobrze. Zakładam, że dzisiaj będzie... Oczywiście pewnie znowu przesadziłem z materiałem, ale zakładam, że dzisiaj będzie troszeczkę więcej czasu na to, żeby ewentualnie w przerwach troszeczkę też móc porozmawiać. Więc wykorzystajcie ten czas. Nóż, widelec, akurat coś ciekawego się uda popchnąć dalej do przodu przy okazji tego naszego wspólnego spotkania. Dobrze. Plan na dzisiaj jest właściwie dość prosty. Mam przekonanie, że ostatnie nasze spotkanie to było zderzenie z rzeczami relatywnie dla Was nowymi.
bo jakieś takie dziwne narzędzie, retoryka biblijna i kompozycja listu do Rzymian, taką, której raczej się nie znajdzie w podręcznikach najczęściej dostępnych i komentarzach do tego listu. W związku z tym i oczywiście ta cała dyskusja o kontekście tego listu, to jest zbiór rzeczy różnych, które mogą być i takimi, które trzeba po prostu spokojnie przetrawić. Dzisiaj postaram się, jakby zaczniemy od tego, że powtórzymy sobie troszeczkę te rzeczy, które były na ostatnim wykładzie, jeśli chodzi o takie delikatne utrwalenie i odświeżenie. Następnie skupimy się na takim wprowadzeniu do tekstu listu do Rzymian. Czyli dzisiaj jeszcze nie wejdziemy w sam komentarz tekstu, bo ten tekst listu do Rzymian jest niesłychanie wymagający. Nie, może nie czujemy tego, kiedy sobie po prostu czytamy ten tekst w jakichś tam porannych swoich spotkaniach nad pismem, czy wieczornych, po całym dniu pracy, ale ten tekst jest naprawdę dość wymagający i postanowiłem sobie, że po prostu musimy przed wejściem w ten czas komentowania i tych kolejnych już fragmentów, to potrzebujemy te drzwi do tego listu sobie poszerzyć. Wybaczcie tą metaforę remontową, ale tak samo jak zbór w Berei jest w trakcie remontu, tak samo ja teraz jestem właśnie w jakichś tematach remontowych, więc to poszerzenie drzwi jest tutaj nieprzypadkowe, tak jak nasze spotkanie tutaj jest nieprzypadkowe. Właśnie tematy remontowe. Dobrze. W związku z tym, że Paweł używa swoich specyficznych terminów, nie tyle może specyficznych dla niego, ale specyficznych dla myśli żydowskiej, używa ich w sposób właśnie szczególny, dlatego dzisiaj zmierzymy się z kilkoma terminami, tylko kilkoma. Resztę zostawimy sobie na czas, kiedy dojdziemy, omawiając tekst do określonych fragmentów, które będą mogły po prostu, będą zawierać po prostu specyficzne terminy Pawła. Dzisiaj jednak takie zupełnie fundamentalne postaram się jakoś delikatnie skomentować, abyście sami czytając list do Rzymian mogli dostać pewne dodatkowe impulsy i punkty do przemyślenia nad tym, kiedy napotkacie właśnie takie czy inne sformułowanie: sprawiedliwość Boża, prawo, wypełnienie prawa, jeszcze może kilka, żebyście po prostu mogli jakby szerzej spojrzeć na te wszystkie wersety, co w nich może być zawarte. Taki jest plan na dzisiaj. W związku z tym oczywiście jeszcze przypomnijmy sobie, że oczywiście nasz kurs co do zasady będzie eksponował warstwę praktyczną całej księgi, całego listu do Rzymian. Będziemy oczywiście nie tyle może wyrywkowi, ale na pewno niewyczerpujący w omawianiu tego listu. Więc charakter tych naszych spotkań będzie ograniczona. No i oczywiście będziemy posługiwać się narzędziem, tą retoryką biblijną, czyli po prostu będziemy zwracać uwagę na to, jak poszczególne fragmenty Paweł zaaranżował i jak w ten sposób dał nam podpowiedź, do czego zmierza i na czym mu w danym momencie zależy. Przypomnijmy w takim razie sobie najważniejsze rzeczy z naszego poprzedniego wykładu, dokąd żeśmy dotarli, co żeśmy mniej więcej ustalili, a przynajmniej to, co ja wam jakoś zaproponowałem jako punkt wyjściowy do myślenia o tym liście i do czytania go. Jak powiedziałem, w społeczność w Rzymie zaczyna się niedługo po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, więc można ją datować na okolice gdzieś tam roku 30. Ma charakter typowo żydowski i możemy się domyślać, że tak jak w wielu gminach żydowskich, jacyś poganie dołączają się, przyjmując wiarę w Jahwę i w tych relacjach z lokalną wspólnotą, jakąś synagogą, pozostają i rozwija się ich jakby wiara w Boga Izraela. Paweł nawraca się gdzieś w okolicach roku 35. Stąd wynika, że ta społeczność w Rzymie dłużej jest
jakby skupiona na Chrystusie niż sam Paweł, tak? I ich historia jest dłuższa. Ta wspólnota rozwija się w takim naturalnym klimacie żydowskim przez około 20 lat, aż do 49, w którym dekret Klaudiusza nakazuje wszystkim Żydom opuścić Rzym. I wówczas domyślamy się, że z tych wszystkich po prostu pozostają jedynie pogano, w tym momencie trzeba powiedzieć pogano chrześcijanie, którzy jakby dorastali w tym klimacie tej takiej mesjanistycznej społeczności. I oni jakby biorą na siebie ciężar podtrzymania tej społeczności dalej w Rzymie. Żydzi są rozproszeni i po okresie około 5-6 lat, gdy umiera cesarz Klaudiusz, wygasa też jego dekret i Żydzi ponownie mogą wracać. No, oczywiście nie znamy tego okresu, w jakim tempie oni wracają, ale gdzieś od tego okresu, przełom 54-55, już mogą to robić. I tu już się zaczynają nakładać informacje o historii i o naszym liście, ponieważ między gdzieś 55 a 59 tym okresem, na takie lata datowany jest w ogóle powstanie tego listu. Zatem pojawia się sytuacja taka, że ten list trafia w taką naturalną sytuację, jaka zaistniała ze względów historycznych, że dwa środowiska muszą się znowu ze sobą jakoś zejść i dogadać. Tak? Żydzi, którzy byli rozproszeni, wracają z powrotem, a pogano chrześcijanie, którzy wyrośli w tej społeczności o charakterze takim żydowskim, no jakby przez te 6 lat funkcjonowali, mieli jakieś przywództwo, prawdopodobnie jakoś sobie zorganizowali to życie społecznościowe w Rzymie. No i teraz taki jest jakby naturalny jakby stan, w który najprawdopodobniej trafia list Pawła. Oczywiście, jak wiemy, tradycyjne podejście do listu do Rzymian sugeruje, że nie ma on charakteru interwencyjnego, czyli nie powstaje stricte z powodu takiego, że społeczność ma jakiś problem. Na ostatnim wykładzie przedstawiłem właśnie konsekwencje takiego podejścia, a mianowicie takie, że komentatorzy, skoro już przyjęli takie założenie, że list do Rzymian nie jest interwencyjny, to mają problem z wyjaśnieniem jego zawartości. Bo to, co się pojawia w drobnych punktach, a mianowicie plany misyjne i tam drobne jakieś, tak przynajmniej to postrzegają, drobne korekty postaw wierzących w Rzymie, no nie usprawiedliwiają całej dyskusji o usprawiedliwieniu, całych krytyk żydowskiej części odbiorców. Wielu zagadnień właściwie nie daje się jakby tak wprost wytłumaczyć samymi tymi powodami. No. Wiecie, jaka jest moja odpowiedź, wiecie, jaką ścieżkę wam zaproponowałem. Przede wszystkim zaproponowałem, aby się skupić na odpowiedzi na dwa zasadnicze pytania. Co było zasadniczym powodem, czy był jakiś taki powód, oraz z kim przede wszystkim dyskutuje Paweł w tym liście. Zaproponowałem wam cały jakby szereg fragmentów, nie tylko takie drobne z 14-15 rozdziału, które sugerują niektórzy komentatorzy, że one odnoszą się do jakichś tam problemów wewnątrz społeczności, ale przeszliśmy cały szereg fragmentów od właściwie rozdziału drugiego, a można by i w pierwszym pewne rzeczy znaleźć, które mówią, że jednak jakieś problemy tam istnieją. No w związku z tym postarałem się zważyć, tak, argumenty o charakterze osobistym i potencjalne problemy, które jakoś tam wyłuskiwałem z tego listu i żebyśmy to jakby sami rozsądzili, co ma jakby większą, daje nam większą pomoc w zrozumieniu tego, co Paweł napisał. No i trzeba powiedzieć tak. Przyjęcie względów osobistych, czyli plany misyjne przede wszystkim, chęć spotkania się z wierzącymi w Rzymie, no wydaje się, że pójście za tym generuje tylko pytania, wiele pytań o to właśnie, dlaczego Paweł zawarł i tę myśl, i tamten taki akapit, i jeszcze ten problem dyskutuje. Pojawiają się w związku z tym też jakby, no, wiele gdybań, tak? Dodatkowe jakieś jakby hipotezy
o powodach do powstania tego listu, które nie pomagają nam jakby uchwycić ciągłości wywodu, tej lepkości z jednej myśli do drugiej, jak ten list jest właściwie rozwijany. Moje przypuszczenie jest takie, że podejście, które się skupia na względach osobistych, no przeocza subtelność rozwoju argumentacji Pawła, ale też jego strategię rozwoju myśli. Ponieważ jak pamiętacie, Paweł pisze do społeczności, której nie zakładał. Tak? W związku z tym wydaje się, że stosuje jakąś taką politykę wypowiedzi, która pozwala mu pozwala, aby ci, którzy są odbiorcami, wysłuchali go do końca, a nie zostali zrażeni krytyką ostrą już na samym początku. Tak? W naszych uszach, jeżeli pamiętamy, co się zaczyna od 1.18, no to trzeba powiedzieć, że list do Rzymian zaczyna się takim z przytupem. Tak? Tam jest Boży sąd na wszelką bezbożność i tak dalej, i tak dalej. Więc on się zaczyna dość tak poważnie, ale trzeba powiedzieć, Paweł zaczął na wszelką bezbożność. Czyli mówiąc tylko, nikt się z tego jakby nie może wywinąć. Tak? Od tego, że jest pod wpływem grzechu. W związku z tym ten taki, powiedziałbym, groźny ton, srogi, on jest najbardziej ogólny, więc jakby nie dotyka szczególnie od razu na początku listu jednego grupy lub drugiej. Więc to troszeczkę łagodzi jego wymowę. W każdym razie mam wrażenie, że te względy osobiste no troszeczkę przeoczają subtelne sygnały, które w liście mamy o tym, że jednak ta społeczność ma problem. W związku z tym, jak zacząłem wam mówić, jak widzę te problemy, to pokazałem wam, że istnieją przynajmniej dwie linie sporu. Jedna jest pomiędzy pogano-chrześcijanami i judeo-chrześcijanami. Widzieliśmy, że w liście znajdują się wprost wzmianki do obydwóch środowisk i widzimy, że ta rywalizacja o pierwszeństwo, o przywództwo jest tam obecna właściwie w tych wzmiankach przez całą rozciągłość listu. Pod koniec listu pojawiają się jeszcze dodatkowa jakby płaszczyzna nieporozumień. Chodzi o pewne formy pobożności, pewny stosunek do jakby czystości życia, czy pewnych sposobów wyrażania zewnętrznego swojego oddania Bogu. No i tam Paweł pokazuje, że jest jedna grupa, których określa jako mocni, druga grupa jako słabi. No i wiemy, jeżeli pamiętamy cokolwiek z tego listu, że pomiędzy nimi iskrzy bardzo, ponieważ słabi sądzą tych mocnych, a mocni pogardzają tymi słabymi, a pomiędzy generalnie tymi obozami pogano-chrześcijan i judeo-chrześcijan jedni drugim odmawiają pełnego takiego udziału, pełnego jakby udziału w tej społeczności chrystusowej, chcąc wynieść samych siebie i dążąc do przewodzenia nad całą społecznością. Także tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście to, że każdy z nich myśli, każda z tych grup myśli, że są mistrzami świata, to jest oczywiście błąd. Paweł Żydom przypomina ich słabości i robi to poprzez jakby taką analizę troszeczkę historyczną, przez takie myśli prorockie. I pokazuje tą ostateczną porażkę na tle ich wyniosłych aspiracji, porażkę ich misji, ich wierności w stosunku do Boga. Poganom z kolei przypomina i przestrzega ich, że jeżeli pójdą tą samą drogą, co szli Żydzi przez długi czas, czyli tą drogą wyniosłości i pogardy dla innych, to sami narażą się na takie same sądy, jak ich doświadczyli Żydzi. Bo jak wiadomo, wyniosłość i pycha poprzedza upadek, no i prosi się o sąd. Także problem wyniosłości i pomijania faktu podlegania grzechowi przez obie strony rozwija się powoli, ale bardzo konsekwentnie od początku listu aż do końca. I na takie sygnały też po prostu starałem się być uważny, kiedy odkrywałem, że ten list jednak jest interwencyjny. I wydaje mi się, że te problemy są
nie tylko jakby ogniste co do charakteru między tymi ludźmi, ale są niesłychanie istotne z punktu widzenia tego, co zdradzają o tych wierzących, którzy w nie wchodzą. Dobrze, wydaje mi się, że uznanie tych rzeczywistych problemów lepiej tłumaczy zawartość listów, w ogóle daje jakąś podpowiedź, dlaczego ten list zawiera takie, a nie inne rzeczy. Jest bardziej efektywnym kluczem do zrozumienia wypowiedzi Pawła i jak rozumiem, mam nadzieję, że przechodząc już potem przez całe fragmenty, to konkretne fragmenty będziemy to mogli obserwować. Jeszcze tylko jedna rzecz. Różnica między tym moim podejściem a takimi typowymi polega właśnie na tym, że od początku do końca dostrzegam mniejsze lub większe sygnały o tym, że ten list jest interwencyjny, tak? Jest interwencyjny i Paweł od początku stara się o to, by i doprowadzić całej społeczności do jedności. Ponownie do jedności, aby nie było między nimi tarć. Dobrze. Brak jedności to jest jakby symptom, to jest jakby ten skutek, ale wydaje się, że Paweł jakby zbadał, w czym jest sedno problemu wierzących w Rzymie i wydaje się, że odkrywa, że po prostu oni nie rozumieją istoty tego, czym jest plan Boży, do czego plan Boży prowadził w Chrystusie, że właśnie w Chrystusie otwierają się drzwi na oścież, żeby wierzący, wszelcy mogli być ze sobą razem w pokoju, jako jedna społeczność z Bogiem. Tak? Tu to, co oni ostatecznie robią względem siebie, no to mówiąc krótko, to jest znowu, może to być rywalizacja o władzę, ale tak naprawdę pojawia się znowu ten cień myślenia, że ktoś nie jest w pełni uczestnikiem tej społeczności, którą Bóg zbuduje, którą Bóg buduje w Chrystusie. Dlatego ich zachowanie, ich konflikt może całkowicie wywrócić Boży plan dla nich i grozi im, że to, co miało być dla nich dobrem, stanie się ostatecznie ich porażką i kompletnie zawali się to, co mogło być dobrze zbudowane, co mogło być dla nich dobrym miejscem, dobrą przestrzenią życia. Dobrze. To jest tyle o tym problemie. Jest problem. Powiedziałem wam coś jeszcze mniej więcej o tym, z kim Paweł wydaje się, że w związku z tym wszystkim przede wszystkim dyskutuje. Zasugerowałem wam, jakie piękne jajeczko, no. Zasugerowałem wam, że w tej społeczności najprawdopodobniej, biorąc pod uwagę to, co czytamy w 16 rozdziale listu do Rzymian, a tam są wiadomo taka poszerzona lista pozdrowień, w tej społeczności muszą być i Żydzi, którzy jakby podzielają jakby stanowisko Pawła, jego jakby rozpoznanie planu Bożego, i tacy, którzy prawdopodobnie jeszcze mocniej niż inni Żydzi tkwią w tym tradycyjnym nauczaniu o roli prawa, o wyłączności Izraela jako ludu Bożego, że tylko po prostu przez przyłączanie do Izraela, tego fizycznego, można po prostu być w tej społeczności Boga we właściwy sposób. Więc założyłem, że tam muszą być właśnie tacy judeo-chrześcijanie, którzy się zgadzają z Pawłem, tacy, którzy prawdopodobnie nie weszli w orbitę jego nauczania, bądź sami też nie odkryli tego elementu planu Bożego, i oczywiście pogano-chrześcijanie, którzy prawdopodobnie są tak podobnie podzieleni. Tak? Jest jakaś grupa, która stoi już właściwie na nogach co do zrozumienia tego planu Bożego, i taka, która po prostu znowu chce skreślać innych, w tym momencie akurat judeo-chrześcijan, bo nie przyjęli, bo przecież nie rozpoznali Chrystusa jakby jako naród i tak dalej. Dobrze, w związku z tym oczywiście jedni trą z drugimi najprawdopodobniej i ten ferment się robi. Oczywiście te podziały nie mają nic wspólnego z tymi procentowymi podziałami w tamtej społeczności, bo o tym nie wiemy nic. Trudno mi powiedzieć, czy
udział tych wśród judeo-chrześcijan to był ułameczek mały, czy też właśnie połowa. Nie mam żadnej wiedzy na ten temat, w ogóle niewiele wiedzy o strukturze tej społeczności, więc wiemy tylko jakby właśnie pośrednio, poprzez teksty, że najprawdopodobniej było tak, 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 jeśli chodzi o grupy. Dobrze. Czyli... Zwróćcie uwagę, że jeżeli tak by miało być sytuacja, co do jakby układu ludzi w tej społeczności, to zaczyna nam się od razu troszeczkę jakby bronić te działania Pawła, a między innymi te części listu do Rzymian, które są właśnie skierowane typowo do strony żydowskiej. Obszerne fragmenty krytyki, które Paweł na przykład w drugim rozdziale wysuwa przeciwko społeczności, jakby Żydom i ich sposobowi myślenia. Potężne obszary krytyki w rozdziałach 9 i 10 na tą nutę prorocką. W ogóle w tym momencie sam język, który jest przeciążony odniesieniami do Starego Testamentu, cały list, jest, ma olbrzymią ilość odniesień do Starego Testamentu. Jakby naturalnie może być po prostu komunikatem dla tej grupy, która po prostu się w tym najprawdopodobniej po prostu orientuje lepiej, tak? Ten język zaczyna być dla nich dużo czytelniejszy. No dobrze. W związku z tym Paweł jako zadanie przede wszystkim stara się wyprostować swoich rodaków. Dlaczego przede wszystkim swoich rodaków? Bo ma przekonanie, że jako ci, którzy są spadkobiercami Bożego depozytu, słowa, proroc, obietnic, oni powinni być tymi mocniejszymi, tymi bardziej świadomymi, którzy potrafią właśnie zrozumieć, co się aktualnie dzieje w Bożym planie i przyjąć właściwe postawy, a nie wracać do swoich postaw takich, powiedziałbym, tradycyjnych, sztywnych, których po prostu oni uważają się za mistrzów świata, a cała reszta, no to mówiąc krótko, muszą trochę, że tak powiem, jeszcze popracować, tak? W związku z tym stara się wezwać ich do przyjęcia właściwego zrozumienia i poznania planu Bożego, porzucenia błędnych wyobrażeń o usprawiedliwieniu przez uczynki prawa, jesteśmy coś winni poganom, nasi ojcowie zawiedli. To są jakieś tam moje hasła, które sobie jakby sformułowałem, którymi chcę przemówić do tej strony, tej społeczności. I my, i poganie otrzymujemy pojednanie z łaski wyłącznie dzięki Chrystusowi. Tak? I tutaj mamy linię tarcia. Dobrze. Dobrze. Czy macie jakieś pytania teraz przy tym całym powtórzeniu? Okej, okay, może jeszcze jeden slajd i wtedy zadam wam pytanie, czy macie pytania. To jest ostatni już slajd z naszego poprzedniego spotkania. W związku z tym, list to przede wszystkim interwencja Pawła. Tam mamy napięcia, mamy tarcia. Wydaje mi się, że te względy drugie, osobiste, są raczej drugoplanowe. I oczywiście każda ze stron dostaje jakby apel ze strony Pawła, aby po przeanalizowaniu tych ich potyczek, tych ich słabości, no, tą słabość po prostu mogli jakby przepracować, przewalczyć i wejść we właściwym jakby zrozumieniu i we właściwej dostępnej im wolności w Chrystusie, jaką mają, w tą jedność, jaką Bóg przewidział i jakby buduje w Chrystusie pomiędzy wszystkimi wierzącymi. Dobrze. No, jeżeli to przyjmiemy, no to po prostu troszeczkę się zmienia nasza lektura, tak? Bo jeżeli o tym pamiętamy, to zaczynamy być bardziej wrażliwi na różne sygnały. Na przykład mamy początek listu i nagle Paweł mówi o tym, że Chrystus co do ciała, no to potomek Dawida. No, ale potem jakby co do mocy, no to potwierdzony przez zmartwychwstanie. Zwróćcie uwagę, ten drobiazg, ale on już zbiera w Chrystusie kogoś, kto... Paweł od razu broni tej linii naturalnej, tak? Chrystus nie spadł z nieba. Przyszedł przez Izrael. Potomek Dawida, tak? Ale jest dla wszystkich. Jest Synem Bożym, który objawił się w mocy przez zmartwychwstanie. Więc te drobiazgi, nagle, jeżeli się przyjmie te założenia,
one w różnych momentach zaczynają być już elementem, zaczynają być wyczuwane, że Paweł za każdym razem będzie chciał w jakiś sposób ich kleić, pokazywać, że Bóg tak poukładał historię, że potrzebny jest ten element i przejścia przez Izrael, i dojścia do wszystkich. Tak? Będzie chciał pokazać im, że też sama jakby droga Chrystusa pokazuje, że Bóg choć wybrał Izraela, to jednak zmierza do wszystkich. I nie zmierza do wszystkich tak, że należy od razu Izrael skreślić. Paweł takimi drobiazgami będzie dawał nam sygnały, że temat jedności jest mu ważny. Nagle na samym początku listu przeczytamy zdanie: pozdrówcie wszystkich w Rzymie, tak? A, wszystkich, czyli nie tylko jedną stronę, nie tylko moich rodaków, albo nie tylko tamtych, którzy po prostu właśnie przyjęli Chrystusa, choć są poganami. Pozdrówcie wszystkich. Te drobne sygnały będą już dla nas znaczące. Jeżeli będziecie czytać list do Rzymian uważnie, to zobaczycie, że takich zwrotów jest sporo i w związku z tym warto na nie jakby od tej strony spojrzeć, że to Paweł działa na odbiorców. Czy macie jakiekolwiek pytania, wątpliwości co do tego, jakby do tej wizji, jaką wam jakby przedstawiałem poprzednio, no i teraz powtórzyłem? Jakbyś tak chociaż króciutko, wiem, że to jest duży, duży temat, że jak to można przenieść ogólnie na współczesność naszą? Na współczesność, ale co? No, ten konflikt, który był między Żydami i poganami, chcemy, żeby list miał przesłanie uniwersalne, także do nas żyjących współcześnie, więc... Bo nie wiem, czy to jest pytanie zbyt takie daleko idące na tą chwilę przynajmniej. Powiedziałbym tak, być może lepiej byłoby, gdybyśmy sobie jakby zadali, bo to jest ważne pytanie. To jest po prostu, z chwilą, kiedy mówimy o społeczności wierzących, w której są tarcie, na tle kulturowym, na tle tradycji, no to my nie musimy daleko szukać. Po prostu my w ogóle nic nie musimy szukać, bo to mamy na co dzień i tyle, tak? Ale wydaje mi się, że skoro już to padło, to już w głowach pracuje i mamy na czym myśleć. Natomiast lepiej byłoby, bo mi zanim do tego pytania wrócić, kiedy przyjrzymy się lepiej charakterowi tych tarć i tym, jak sobie z tym ludzie tam pośrednio radzili bądź nie radzili, tak? Spróbujemy to być może lepiej jakoś sformułować, w czym oni jakby potykali się i być może w tym momencie też jakby odnajdziemy jakieś ścieżki do tego, jak sobie to przekładać na dzień dzisiejszy. No bo wydaje się, że od tej strony ten list jest bardzo niestety aktualny. Dobrze, jakieś pytania? Ja jeszcze spytam, bo na tym jajeczku, jak to nazwałeś, widać, że tutaj ta grupa judeo-chrześcijan, tak cały czas odwołują się do prawa, w zasadzie jedynie oni stwarzają problemy, tak? No nie, bo jeszcze ci sprawiają, bo oni, ci z kolei, pogano-chrześcijanie chcą... Dlatego się spytać, czy w tym czasie nie było już takich sytuacji, gdzie pogano-chrześcijanie chcieli coś tam próbować wnieść z tego pogaństwa? Pogaństwa. Myślenia, jakichś standardów. Wiesz co, tutaj jestem za krótki, to tutaj ci nie powiem, wiesz? Nie, tutaj nie odważę się, wiesz, wybiec w takie historie. No się inaczej, przed sekundeczkę, wiemy o liście do Kolosan. Tam no, pewne elementy, to jest pytanie, czy gnozy pochodzenia żydowskiego, czy jakiejś innej, po prostu tam usiłują być jakieś podczepione rzeczy, jeżeli cokolwiek pamiętam z listu do Kolosan. No ale tutaj bym jakby nie wchodził w to, bo ewidentnie w liście do Rzymian jakby no tutaj jakby nie mamy takich chyba zabarwień, wiesz? Mhm. To znaczy jest w pewnym sensie odpowiedź na to pytanie, ponieważ... Na to pytanie? Tak, ostatnie. Mhm. Tak, dlatego, że do społeczności w Rzymie, która rzeczywiście, bo to wynika z całej treści listu do Rzymian, bo to się zauważa, to jest bardzo mocno widać tą różnicę poglądów pomiędzy nawróconymi poganami, a Żydami, którzy przyjęli Chrystusa, więc judeo-chrześcijańskimi. Do tej społeczności trafiało też wiele osób, którzy no, byli dość swoiście wykształceni, przejmując kulturę Helenów, Greków, w różnego rodzaju poglądach filozoficznych. I oni też między innymi, są takie różnego rodzaju źródła pozabiblijne, które by to potwierdzały,
te osoby twierdziły w społeczności chrześcijańskiej, w jakiś sposób kontestując Żydów, a więc rolę Żydów w społeczności chrześcijańskiej, gdzie oni mieli bardzo pretensjonalny taki ton w stosunku do właśnie do braci ze środowisk żydowskich. Ale cień w XI rozdziale widzimy. To powodowało, że to jeszcze bardziej podsycało i tutaj Paweł wychodzi naprzeciw tym problemom. To powodowało, że wielu braci niedoświadczonych dawało wiarę różnego rodzaju poglądom szerzonym przez tych innych ludzi z narodów, którzy byli naszymi braciu, a szerzyli takie dziwne poglądy. I oni popadali w taką rzeczywiście dumę, wyniosłość, że oni są kimś ważniejszym od Żydów. Tak, tak. Natomiast nie ma żadnych przesłanek, żeby bracia pochodzenia pogańskiego szerzyli jakieś poglądy stricte teologiczne, pogańskie, jakiś politeizm pogański, rozumiem. Który zagrażał bardzo poważnie nauce chrześcijańskiej. To były bardziej tarcia właśnie, które tutaj powiedziałeś w tej prezentacji. Rozumiem. Miały właśnie taki charakter. Rozumiem. Jedni uważali się za wyższych od drugich, ale tracili tą rzeczywistą narrację Ewangelii. Przyjścia Chrystusa. Jasne, dobra. Okej, okay. Wybacz, sorry, douczę się kiedyś, to będę coś mądrzejszy. Dobra, to idziemy w taki, nie ten kierunek. Kierunek trzeba trzymać, bo jak się nie trzyma kierunku, to już wszystko się sypie. Dobrze, pozwólcie tylko jeszcze dwa słowa o tym, jak przedstawiłem wam kompozycję całości. Znowu, nie ten kierunek. Całość listu widzę jako taki układ koncentryczny, gdzie lwia część argumentacji Pawła, która się skupia właśnie na rozproszeniu błędów i pewnej nowej konstrukcji sposobu bycia ze sobą wierzących, to są właśnie te dwie części od 1.18 do 7.25, a potem od 9.1 do 15.13. Są takie dwa duże bloki. No, jak pamiętacie może z poprzedniego spotkania, akcent przy takiej konstrukcji to jest to, co jest zawsze w środku, a przy takich równoległościach to są te elementy ostatnie w takiej strukturze równoległej i rozdzielonej i tyle. Oczywiście tutaj rozdział 8 przepracowywaliśmy troszeczkę dokładniej, zaraz coś o tym powiem. Wygląda na to, że po prostu ta myśl idzie mniej więcej tak. Najpierw jest pokazany Bóg, od którego jakby cała jakby idea Ewangelii i planu zbawienia wychodzi. Chrystus jest przedstawiony jako wykonawcą i właściwie treść Ewangelii zasadnicza. Potem Paweł na początku i na końcu zawarł pozdrowienia z takim elementem zachęty do wierzących. Dużo informacji o społeczności w ogóle wierzących w Rzymie znajdujemy przy tej okazji właśnie w pozdrowieniach, bo tam różne rzeczy zostaje przez Pawła dopowiedziane. Potem widzimy taką parę, gdzie na początku i na końcu Paweł mówi o swoich planach, życzeniach odnośnie odwiedzenia Rzymu i że miał z tym problemy i tak dalej, i tak dalej. Jest też jakby, no troszeczkę mówi o swojej służbie na rzecz Ewangelii. I w tych dwóch głównych częściach Paweł przedstawia właściwie spełnienie się prawa na różne sposoby. Dzisiaj troszeczkę jeszcze coś o spełnieniu prawa powiemy, ale chodzi przede wszystkim o spełnienie obietnic prawa, a potem przez nowe życie, które spełnia prawa, przez życie pod prawem miłości i dobra, tak? Pod przykazaniem miłości i dobra. Czyli jakby taka idea jest tutaj rozwinięta. Można powiedzieć, że też ta inną jakby transpozycją tej argumentacji jest taka, że Paweł najpierw pokazuje wierność Boga po to, aby w częściach praktycznych, tutaj pokazanych przez literki B1 i B2, zachęcić do wierności w stosunku do Boga, tak? Czyli jakby i spełnienie prawa na dwóch różnych rolach i od wierności Boga do wierności człowieka. Tym się zajmują, ale w specyficzny sposób te dwie główne części. W środku mamy rozdział 8, w których Paweł akcentuje szczególną pozycję wierzących jako dzieci Boży, których już doświadczają pewnej bliskości, ale też pokazuje im pewien plan ostateczny, aby po prostu patrzyli na swoje tu i teraz w tym dalekosiężnym, w tej dalekosiężnej perspektywie, czego oczekują ostatecznie.
I wydaje się, że dopiero kiedy żeśmy przedyskutowali sobie, jak ten ósmy rozdział wygląda, to już pomijamy teraz te szczegóły, że tutaj się pojawiają elementy miłości i poświęcenia ze strony Chrystusa, tutaj miłości i poświęcenia ze strony wierzących dla Chrystusa, tutaj było o tym, że nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie, tutaj było to samo, ale inaczej powiedziane. Na końcu tutaj w akcentach było o tej relacji rodzinnej, my ojciec, my syn i służba ducha, która jest tu i teraz doświadczeniem życia z Bogiem. A w środku właśnie to całe stworzenie, które wyczekuje odnowienia i tego, że będzie mogło doświadczyć właściwej wolności dzieci Bożych. Czyli nie wolności polegającej na tej, że po prostu będę wytupywał sobie swoje pierwszeństwo, ale to, że właśnie będę naśladował Boga w Jego charakterze i ta wolność, tak jakby wyrażona na zewnątrz, stanie się również dobrem dla innych. I tutaj oczywiście ten plan wykupienia ostatecznego wszystkich, którzy teraz razem my i niewierzący żyjemy w pewnych ciężarach aktualnej rzeczywistości. Tak to mniej więcej wyglądało. W środku mieliśmy ten tekst właśnie, który patrzy daleko w przyszłość i podkreśla nadzieję, oczekiwania spełnienia tej ostatecznej obietnicy Boga i to jest jakby taki, powiedziałbym, ta wisienka na torcie, że do tej pory Bóg spełniał wszystkie obietnice. Tam w tych właśnie rozdziałach wcześniejszych było pokazane, jak obiecał Abrahamowi, tak teraz w Chrystusie to wszystko się spełniło. Tak jak obiecał, że odkupi, tak w tamtym ostatecznym momencie dopełni swoje obietnicy i będziemy mogli się cieszyć właśnie to, że ta wierność Boga się w naszym życiu, w naszej, też jakby to bardziej ten element społecznościowy jest podkreślony, dopełni. Dobrze. Czyli list, podobnie jak inne listy Pawła, jest raczej interwencyjny. Ten miejsce teologicznego akcentu, jaki się zwykło przykładać do tego listu, zastępuje element praktyczny, bo te elementy, które... Bo te elementy tutaj one mają bardziej charakter praktyczny. Te pierwsze A1 i A2 są bardziej historyczno-teologiczne, te B1 i B2 powiedziałbym teologiczno-praktyczne, tak bym to ujął. Dobrze. Dobrze, kwestia usprawiedliwienia nie jest kwestią podstawową tego listu, chociaż jest istotną, bo właśnie stoi jak pewien kamień, jak pewna przeszkoda dla rodaków Pawła, którzy wyrośli jakby w tej tradycji, że usprawiedliwienie można zyskać przez uczynki prawa, przez wierność prawu. Dobrze, judeo-chrześcijanie są bardzo ważną grupą jako odbiorcy przesłania Pawła. I dzięki temu też widzimy, no to już powiedziałem wcześniej, że po prostu te partie tekstu, które są jakby wyraźnie jakby skupione na tej części, one nie są nieważne, ale są ważne. Paweł dąży do tego, żeby ich wesprzeć, uświadomić, wzmocnić na pozycjach, ale też oczyścić z takiego nauczania, które po prostu było im ciężarem i wypaczało plan Boga. Dobrze. List jest próbą doprowadzenia do jedności, do poczucia współudziału w Chrystusie wszystkich wierzących jako jednego organizmu. Jest zachętą do oparcia się na Bogu, który jest wierny swoim obietnicom. Paweł pokazuje wierność Boga i zachęca do wytrwałej wiary wierzących. Ostatecznie najmocniejszym argumentem jest miłość Boga, jest społeczność w duchu, jest obraz oddania się Chrystusa człowiekowi, aby go odzyskać. I w związku z tym Paweł wzywa wierzących do tego, żeby ich odpowiedzią była nie tylko wiara, ufność, ale też całe życie poddane Bogu jako Panu, Chrystusowi jako Panu. No i tyle. Nie wiem, ile nam zeszło. Która jest godzina? 10:45. To zróbmy tak. Ja myślałem, że to jest czas, po którym mam zejść. Dobrze. Okej, okay, no to w takim razie zróbmy sobie teraz w takim razie przerwę, zanim wejdziemy w kolejną rzecz.
tak szacowałem, że około 50 minut 40 nam zeszło, zeszło nam 46, dobrze, chyba że macie jeszcze jakieś pytania do tego, do tej kompozycyjności, czy to wam jakoś nie dało spać, taki obraz, że tekst Pawła może być tak poukładany dziwnie, czy to was jakoś niepokoi? No bo prawda jest taka, że niektórych niepokoi. To znaczy chyba najbardziej niepokoi tych, którzy wyrywają, nie rozumiejąc treści tego listu, skupiając się na kontekście i do kogo jest ten list adresowany, to chyba to wzbudza największy niepokój, mi się wydaje, dla tych osób, które wyrywają z kontekstu fragmenty, nie rozumiejąc do kogo one są adresowane, tworzą swoistą interpretację i nawet teologię. I to może być powodem do niepokoju. Bo ja sam osobiście się spotkałem już wiele lat temu z interpretacją, gdzie były, znaczy interpretacja, która była budowana na tym, że wątki tego listu, które są ewidentnie kierowane do naszych braci w pierwszym wieku, którzy pochodzili ze środowisk żydowskich, wyrywane były z kontekstu i były ustanawiane, umiejscowiane gdzieś w teologii do chrześcijan nieżydowskich, na przykład obecnie, prawda? Tak, próbując tak uzasadniać jakąś jedyną słuszną teologię. Trzeba powiedzieć, że te przykłady po prostu to, o czymś takim, co właśnie teraz mówisz, no są bardzo liczne w komentarzach. Jeżeli byście znaleźli, jest taki fragment, bodajże chyba w 10 rozdziale, kiedy Paweł odwołuje się do chyba Izajasza, którzy nie szukali i tak dalej, i tak dalej. No i jakoś tak odruchowo właśnie idziemy w tym kierunku, że to właśnie o tych poganach, którzy nie szukali, ale udało im się znaleźć, nie? A kontekst właśnie jest ewidentnym cytatem z Izajasza i dotyczącym Izraela, no ale właśnie, mówiłem właśnie, że są różne perspektywy podejścia do tego tekstu, że jeżeli się podejdzie do tego całego tekstu, że głównymi odbiorcami przede wszystkim są pogano-chrześcijanie, no to potem wszystkie takie wypowiedzi, które były nawet no, trochę z naruszeniem jakby takiej logiki posługiwania się cytatami, no, mogłyby wskazywać, że chodziło jednak o Izrael, no to zostają jakby odwrócone, że ale w tym momencie widocznie Paweł jednak miał na myśli pogan, którzy nie szukali, a znaleźli, tak? Proszę Marku, jeżeli mogę, z jednym takim wybiegiem, który próbuje usprawiedliwiać tego rodzaju interpretację, to jest nadużywanie zwrotu Izrael duchowy. Aha. Rozumiem. Niewłaściwą interpretację słów Pawła, gdzie on podejmuje konkretny problem, z którym borykała się społeczność braci w Rzymie, odwołuje się do tego problemu, dotyka tego problemu, ale wyrywanie z kontekstu powoduje, że trzeba jakoś tą logikę poukładać, tak. No to tutaj mamy do czynienia z Izraelem duchowym, nie? Rozumiem. Gdzie przesłanie tego listu jest rzeczywiście zupełnie inne, bo to wynika po prostu z treści. Dobra, moi drodzy, dziękuję wam w takim razie, skoro nie macie więcej, to robimy sobie przerwę. I na kawę piętro niżej. Tak jest, kawa piętro niżej, a potem się zabierzemy za jakieś tam wejścia w tematy inne.